Dzień dobry, aniołki kochane. Ponieważ wy jesteście moje aniołki, to ja wam też dam moje aniołki. O, tak dzisiaj zrobimy. No, zrobimy tak, że każdy otrzyma swój przekaz. Teraz sobie sprawdzimy, czy mam wszystkie. Wszystkie mamy. Dobra. Każdy znak dostanie swój przekaz od aniołów. Baranki pierwsze, chodźcie. Chodźcie. Osiągnięcia, dla Was karta osiągnięcia. Wow. Goń za swymi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd cię zaprowadzą. No, baranki, Wy chyba wiecie najlepiej, o co chodzi, co? Pyczki. Odwróciła mi się, to biorę, kochani, bo jak się odwraca, to znaczy, że chce iść. Taniec, piękna karta. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem. No, no, wyczuli się, dzieje się. Osoby spod znaku bliźniąt, zapraszam serdecznie. A wy macie inwencję twórczą. Popisz się swoją kreatywnością. Rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. Chyba wpadniecie na jakiś pomysł, co? Raczki, a wy? A wam wypadły dwie karty, to dostaniecie poparcie i dostaniecie relaks. Poparcie, zaoferuj komuś swoje poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym, ale także, kochani, czas na relaks. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem jest dobrze nic nie robić. No pewnie, że tak. Zgadzam się z tym. Lwiątka, a co dla Was aniołki przygotowały, moje kochane? Przyjaźń. Piękna karta. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. No, coś czuję, że niektóre lwiątka dawno się nie odzywały do znajomych i chyba to zrobią. Chyba na pewno. Panienki, zapraszam. Zapraszam po aniołka. A wy macie działać. Karta działanie. Panienki, podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. No i tak czuję, że to, co sobie tam zaplanowałyście, że tak będzie. Wagunie, kochane. Przekaz od aniołów dla Was. Szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. No, chyba nie dacie sobie w kaszę dmuchać. Skorpiony, zapraszam na przesłanie od aniołków. Odkrywanie. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. No to zapraszam serdecznie moje kochane strzelce na czytanie, na radę od aniołków. Oczekiwanie. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Też tak sądzę. Czasami lepiej jest nic nie robić i nic nie mówić. Koziorożce, zapraszam na przekaz od aniołków. Upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. Wodni, czuli się, kochane moje, słodkie. Przekaz od aniołków, proszę. Sam ucieka. Ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi twojej duszy.
No, chyba nie ma co ukrywać łez, kochani. No to zapraszam rybeńki na przekaz od aniołów. Kontakt. Rybeńki, skontaktuj się z kimś dla ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Ohoho. To wiecie co? To ślimaczka wam jeszcze dam, bo mam pod ręką. Na taki fajny dzień jak dzisiaj, co? Niezależnie co i jak się w twoim życiu wydarza, bądź dobry dla siebie. I tym pięknym akcentem żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za lajki, za komentarze. Mam nadzieję, że zostawicie tam ślad w komentarzu. Co? Jakiegoś ślimaczka, kwiatuszka? Zostawcie, zostawcie. Buziaki, do jutra. Pa, pa.